panu nie przeszkadza, że nagrywam. Wkrótce wstać pan głowę. Ale... Usunięto zagrożenie toksyczne. Zielono. To nie najgorsze miejsce do dyskretnej pracy. Trzymają tu trucizny, które nigdy nie trafiłyby na medyczny, a teraz jest pan na nie wszystkie odporny. Regeneracja komórek. Czy ja cię zabiję? Mam kilka opcji, jeśli pan spróbuje, Harris. Chociażby moduł powstrzymujący. Pamięta pan swoją ostatnią operację mózgu. Staza z zachowaniem świadomości dość przydatna. Gdybym tylko nie zmarnował tyle osmu na poprzednią wersję modułu. Bolało. A teraz jak się czujesz? Martwy. Obudzony. W jedności. Więc może już pora na twoje pierwsze prawdziwe łowy. Pszony. Prototyp modułu stazy. Ciekawe. To jest jakiś lepszy moduł stazy? A go nieźle obdarło ze skóry, co? Już się cicho zrobiło. Dobra. Sprawdźmy ten drugi cel w hydroponice. Nieźle się bawił. Zobaczę jeszcze na mapie, jak daleko jestem od tego punktu. To się robi tak i tak. No nie, niedaleko. Chyba. Nakryto zagrożenie toksyczne. Zagrożenie toksyczne jest zawsze przyjemniejsze niż zagrożenie biologiczne, nie? Zagrożenie biologiczne znaczy, że się pojawił jakiś obcy. Usunięto? Tak. Boję się odwrócić tyłem do drzwi. Przejście w nieważkość. Co tu się stało? O, jest Rick. Dobra, lepiej będę się czuł. Dobra. Okej. To załatwione, nie? Jak mówiłem, było niedaleko. Dotrzyj do... Bo kolejny jest w hangarach, chyba? Nie mam upoważnienia. Możemy wracać. Trochę się czuję bezpieczniej z tą strzelbą. Mam wrażenie, że jestem straszniejszy od tych kreatur teraz. To jest tak... pamiętacie Bioshocka 2? W sensie, pewnie pamiętacie. Równie dobrze, jak ja go pamiętam. Bioshock pierwszy był przerażający. Serio. Nie byłem w stanie skończyć. Ale Bioshock 2, kiedy graliśmy tym wielkim tatuśkiem, to w pewnym momencie poczułem się mocniejszy od tych wszystkich potworów i pomyślałem sobie, Boże, jakie to genialne absolutnie rozwiązanie, że nagle te wszystkie potwory, których ja się strasznie bałem, to teraz się muszą bać mnie. No dokąd mam jechać? Chyba na poziom pierwszy, nie? To jest w ogóle jedna z przyjemniejszych rzeczy, jaka się może zdarzyć w survivalowym horrorze, że nadchodzi ten moment, ale się nigdy nie dzieje, jakby. Horrory od początku do końca bywają przerażające, niestety. Ale właśnie chciałbym, że na początku ty jesteś przestraszony. Kurde, to jest masakra. Jak w tą stronę, powiedz?
warsztat przy okazji. Ładnie. Dołóżmy jeszcze do... Zobaczę, w kombinezonie cokolwiek się zmieniło? Chyba nie. O, coś tu mam. Co to jest? Energia stazy. Pewnie, że tak. Ta piła plazmowa, tyle, kurde. Miotaczu ognia, też praktycznie wszystko mam wypełnione. Laser stykowy, też coś nie, coś. Co to jest? To jest obrażenie od ognia drugorzędnego. Nie jestem przekonany do tego. Właściwie rzadko korzystam. Boję się zużywać więcej ammo niż potrzeba. Strzelba energetyczna, tylko pojemność. Co mógłbym jeszcze poprawić? Piłę plazmową już, no, ewentualnie, nie? Co to jest? SST. Szybkostrzelność. No tak, to mi do szczęścia potrzebne. Jeszcze więcej szybkostrzelności. Nie, nie, w to już nie będę się angażował. No to co? Laser stykowy, niech będzie to. To OOD. No, mogę powiedzieć, że jestem przygotowany do tych starć. To też jest tak chyba, że jak ktoś ma jaja, większe od moich, fuck, fuck, fuck! Jezus. To pewnie jest... To się czuje mocny z tym całym sprzętem, nie? Bo prawda jest też taka, że jak jesteś w miarę sprawny, wiesz, w co strzelać i nie przestraszysz się z byle powodu, a przy okazji dobrze strzelasz, to rozczłonkujesz każdego przeciwnika, zanim się do ciebie zdąży zbliżyć, nie? Tylko rzucę okiem na mapę, czy nie ma gdzieś w okolicy pomieszczeń, do których bym nie wszedł, ale... Zaraz, zaraz. Trochę jakby za mną i po prawej, nie? Tutaj jest jakieś miejsce oznaczone trójeczką. Co się dzieje z tymi drzwiami czasami? Nie można określić poziomu uprawnień. Wymagane główne obejście zabezpieczeń. Czyli tu są mi chyba potrzebne wszystkie rigi. Tak. Dobra. Przynajmniej sprawdziłem, nie? Tam idę. Ja jestem, mam jakiś podwyższony poziom paniki jednak ciągle. Nie potrafię się opanować. Nagraj i zapytr. Jesus, fuck! Do wszystkich ocalałych. Musicie zawrócić. To koniec. To, co wyhodowaliśmy. Mój zespół. Przepadło. Ona jest straszna. Mogłaby się już wyłączyć, szczerze mówiąc. Wiem, że to jest zapędlone. I nie od niej to zależy, ale na miłość boską. Witamy w farmach Ishimury. Opowiadałem o tym wcześniej, że jedyna nadzieja dla ludzkości to jest dobrobyt dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Nawet w takim świecie science fiction wiadomo, że to jest wyobraźnia twórców tej całej historii, ale wydaje mi się, że w tej wyobraźni jest, że potrafimy jakby zrozumieć to. Że to, o co musimy walczyć, to dobrobyt dla wszystkich, a nie dla siebie tylko i wyłącznie. Bo nawet jeżeli jedna grupa społeczna albo jeden kraj jest bogatszy, to potem te biedniejsze kraje i tak przyjdą i ich zjedzą w poszukiwaniu i w walce o dobrobyt, nie? Proszę, proszę. Ta stacja jest zamknięta? Stacja niedostępna. Proszę wybrać inny cel podróży. A to ciekawe. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Ciekawe, wydawało mi się, że... Spróbujemy od mostku? Mostek. Pytanie. No teraz nie mamy już tego wielkiego giganta, który siedzi na statku, więc zakładam, że naszego metra nic nie zatrzyma. Metra? Windy? Jak ja to nazywałem?
No więc nawet w takim świecie przyszłości, jeżeli ciągle jest podział na kasty i jedni są super bogaci, a drudzy dziadują i pracują na jakichś farmach, na statkach kosmicznych czy w kopalniach, ciężka fizyczna robota i niewiele z tego mają, no to zawsze to rozwarstwienie będzie powodowało drastyczny spadek poziomu kultury ogólnie społeczeństwa. To jest też tak, że ja nie wierzę w to, że bogaci powinni oddawać swoje rzeczy. Zawsze, nie? Że to nie jest sposób, nie? Trzeba jednak... Jakby, nie wiem... Że to bogactwo trochę nas może powinno... zobowiązywać? Do tego, żeby stworzyć okazję dla innych? Albo coś? Cholera wie. No może nie powinno do... To jest też tak, że ludzi do niczego nie zmusisz, jeżeli sami nie będą chcieli, nie? Czegoś zmienić. Ale brak tej świadomości, że dobrobyt ogólny jest rzeczą korzystną dla wszystkich i ta chciwość nieustająca chyba powoduje, że jednak trochę nasz rozwój kulturowy się spowalnia. Ja pamiętam jacy byli Polacy tam 30 lat temu, 20 lat temu, 10. I jestem... Nie ze wszystkim się zgadzam, co się dzieje w naszym kraju. Oczywiście, nie? Ale mam poczucie, że bardzo się dużo zmieniło na korzyść. Że kiedyś takie cwaniactwo, jakieś takie proste złodziejstwo, które było określane sprytem, dzisiaj jest krytykowane i wstyd się przyznać. Do pewnych rzeczy, które kiedyś były czymś nienadzwyczajnym. Mam takie poczucie, że ten poziom kultury się podniósł znacząco, ale też mam takie poczucie, że to jest bardzo ulotne. Że ludzie pozbawieni dobrobytu z różnych powodów zatracą, ale to jest chyba taka zdolność przystosowawcza, nie? Że możemy sobie pozwolić na kulturę i myślenie o przyszłości, myślenie perspektywiczne, jeżeli nie musimy się martwić o jutro, o to, co będzie pojutrze, o to, co będzie za miesiąc. O przyszłości... Nic tu nie mam. O przyszłości możemy swobodnie myśleć, jeżeli mamy zagwarantowany byt na najbliższy rok. A wtedy człowiek się zaczyna zastanawiać, a co będzie za 3 lata, co będzie za 5, co będzie z moimi dziećmi, czy ekologia jest na odpowiednim poziomie. No? Mamy wtedy jakąś spuściznę, możemy coś przekazać. O kurwa mać. Przerywasz mi? Chyba coś na pokładzie mieszkalnym musi zakłócać sygnał. Chyba wiem, czym jest to coś. Jeśli znak jest aktywny... Krzyk. Pokład mieszkalny jest zamknięty, ale szefowa pokładu może mieć klucz. Jej ostatnia lokalizacja była w siłowni. Ile potrwa instalacja rdzenia osobliwości w tym wahadłowcu? Niedługo, jeśli nikt nie przeszkodzi. Pośpiesz się, nie można zostawić znaku w ich rękach. A ja bym zostawił. Niech się kurde, obsrają z tym znakiem. Nie? Odblokowaliśmy tutaj stację. Dziękujemy za cierpliwość. Mam nadzieję, że nic nie wyskoczy. To jest podziękowania za cierpliwość, to jest ponad moje siły. Wydaje mi się, że wcześniej myślałem, że te drzwi, które się otwierają tak skokowo, że to jest jakaś, że to oznacza jakieś problemy z energią czy coś. Może oznacza, ale teraz mam takie wrażenie, że to jest bardziej jakiś błąd chyba. Błąd jakiś w animacjach. Pomijając fakt, że w ogóle powiedziałbym poza Forspoken, to ten rok się nie najgorzej zaczyna, bo ten Dead Space jest naprawdę wyśmienitej jakości. Co było w styczniu? Było coś w styczniu? Umknęło mi. Pewnie było, ale ten Harry Potter i ten... Znaczy Hogwarts Legacy i ten Dead Space naprawdę. Przona mać. Dobra, przeprowadzimy masową dekapitację, bo to...
Oni bez głów też chodzą, ale wydaje mi się, że ten nietoperz nie będzie miał się w co wszczepić? Wszczepić? Jak się nazywa takie pomieszczenie? Wspólne? Mam na końcu języka, cholera. Najgorsze rzeczy są na końcu języka, nie? Państwo pewnie... To jest skuteczniejsze. Tu zamknięte. Karta pokładu... No, karta mieszkania. Pokładu mieszkalnego. Wiecie, co mi przypominają te kreatury? Znaczy, ci w workach na głowie. Przypomina mi to strasznie Silent Hill. I może nigdy nie grałem w Silent Hill. No, nie grałem. Ale za to podobał mi się film Silent Hill, który nie cieszy się do dzisiaj wielkim poważaniem, ale z jakiegoś powodu mi dobrze mi robił. Czasami tak jest, nie? Ja generalnie słynę z tego, że mi się podobają rzeczy, które nie są przesadnie popularne i raczej są uznawane za byle jakie. Ale traktuję to jako dobrą cechę swojego charakteru. To nawet nie wynika z... Cholera. Nie powiedziałbym, że to wynika z mojej niskiej... Co ja miałem? Co ja mówiłem? Zanim mnie to przestraszyło? Że moja sympatia do dzieł słabych i przeciętnych nie do końca musi wynikać z moich słabych, osobistych... O! Intelektualnych potrzeb, nie? Raczej wynika z tego, że ja... się nastawiam pozytywnie i rzeczy wtedy są lepsze zawsze. Tych szafek nie otworzę. Dobra, muszę też zobaczyć ten... O, dziennik. Tekstowy, co prawda. Widzicie, zagubiłem się w różnych historiach. Użyj modułu kinezy, aby przed upływem czasu grać gry, chwycić piłkę i wrzucić ją do pierścieni. Okej. Myślicie, że to jest jakaś sugestia na całkiem dobrą zabawę? Te szafki otworzę? Nie, one są dopóki prądu tu nie dostarczę. Okej, okay, windy też nie uruchomię. Ale warto pamiętać o tym pomieszczeniu. Przejście w nieważkość. Okej, okay, no zabawa wygląda fajnie. Oh fuck! Oh, fuck! Wypatrzenie ich to w ogóle z cudem graniczy czasami. Ile zakład, że jak to wsadzę, to kurde się wysypie gówna pełno ze ścian. Liczyłem na to, że się te szafki otworzą. Ale one się chyba otworzą, jak się zdobędzie odpowiednią ilość punktów. Przejście w nieważkość. W ogóle jest jakaś piłka? Ciekawe, że mają takie... Zerknę sobie na mapę. Czy tu są jakieś pomieszczenia obok? Teoretycznie tu coś jakby jest, ale nie. To jest oszklone tylko. A pierdziele. Nie jest mi do zabawy. W sensie do śmiechu i do radości też mi nie jest. Wyjście z nieważkości.
Którędy wszedłem, tymi drzwiami czy tymi? Tutaj może coś być. Obszar wspólny, kantyna. No widzicie, mówiłem, że sobie przypomnę prędzej czy później. Kantyna to była. Swoją drogą w StarCraftie też był ten podróż tym statkiem, nie? Wybaczcie. Ta profilaktyka jest okrutna. Czasami zbyt okrutna chyba. Widzę, że to jakieś poważne rozgrywki mogły się tu toczyć, nie? Mam to. No tyle poważne, że ludzie tu przychodzili i oglądali. No. Ta karta może być bardzo ważna. Dzisiaj rozgadałem, to też właśnie byłem pobiegać tuż przed, to jest wieczór późny u mnie, a cały dzień byłem dzisiaj strasznie zajęty. Ale zdrzemnąłem się po południu, staram się. Strzelba jest skuteczniejsza na tych skurwieli od tutaj. Na ślepo walę teraz. Tego złapałem, kurde, w połowie procesu. Dobra, chyba kupię tego do shotguna amunicję. Tak na wszelki wypadek. Mam jakąś kasę? O tym zapomniałem przecież. Znalazłem to. Chyba nie mam w ogóle amunicji do shotguna. Nie mogę kupować. Tak. Dobra, mniejsza z tym. Ale mam tutaj dużo towaru. Dobra, posprzedawajmy, zobaczymy. No niestety, skończonym jestem debilem. Mówiłem o tym, że przed chwilą 50 tysięcy wydałem na węzły. Bo wiecie, jak ja lubię węzły. I co? A i teraz, kurde, brakuje mi 30, żeby wzmocnić kombinezon. Jak mnie to ustawia finansowo? 26 tysięcy, no nawet więcej niż 30 mi brakuje. Dobra, mamy przejście tutaj. No jeszcze będzie okazja, nie? Rejestrowanie karty dostępne. Na domiar złego nie mogę kupować amunicji do shotguna. No cóż. A do miotacza płomieni zbieram tak dużo, że się zastanawiam, czy nie wywalić miotacza płomieni i nie wstawić czegoś innego zamiast. Innej broni, która byłaby bardziej przydatna, no bo miotacz płomieni mi się nie przyda na tej... Nie zadziała! Nikogo więcej już nie skrzywdzisz! Cóż, panie Temple, powiedziałbym, pańska przydatność wyczerpała się. Mercer! Pan żyje, panie Clark, a ja wciąż nie doczekałem się konwergencji przez tego egoistę. Mercer, czekaj! Powiedz mi! Chcę zrozumieć, czym jest konwergencja. Dobrze, przecież zagadaj go. Pan wie. Żywi czy martwi. Wszyscy wyczuwamy prawdziwy cel znaku. Nie chce pan się zjednoczyć z utraconymi bliskimi. Ja... Więc niech mi pan pomoże. Pan Temple odmówił, a jesteśmy tak blisko. Wszystko, co wydarzyło się na Ishimurze, to dopiero początek. Z
skoro tak stawiasz sprawę, ty i twój znak idźcie do diabła. Szkoda. Cholera. Liczyłem na to, że go zagada. Nie! Cholera! Śmierć jest powolna. Wstań się. Sądzę, że pańska. Nadejdzie szybciej. Oh fuck! Shit. Już go trochę ogarnąłem, nie? A, nie przebije się tędy. Fuck. Staza się skończy prędzej czy później. Sprawdzę jeszcze sobie tutaj. Wolałbym tej stazy nie zużywać bardziej niż... Może to jest lepsze, zostawić go z nogami. Przejść tędy. Już wiem, jak stazę odpalić. Lepiej późno niż wcale, nie? Trzeba przytrzymać trójkąt. Fuck. Dobra, wchodzimy tutaj. Nie wiem, gdzie tego łowcę. Ale ciekawe, jakim cudem. Chciałbym móc z tobą porozmawiać. Przepraszam. Przepraszam za wszystko. To jest amunicja do tego, nie? Trzeba się przestawić na chwilę. Tu mam nadwyżki. Chyba tak trzeba to robić po prostu. Jezus. Jest ważne pytanie, czy to co się dzieje, to Wizakowi się w głowie dzieje, czy... Raczej tak. Sprawdzę mapę. Po drugiej stronie chyba jest... Nie ma nic ciekawego. Jest korytarz, ale on do nikąd mnie nie doprowadzi. Jakby jest, ale nie chcę wyjść. Może to nic. Myślałem, że tu jest bezpiecznie, bo zobaczyłem warsztat i chciałem już powiedzieć, dobra, jest warsztat, to chyba nic tu nie wylezie, nie?
Jeszcze próbuję się, kurde, podnieść. Narośl jest, gdzieś można ją pewnie zmniejszyć, ale sam nie wiem. No dobra. Nie mam węzłów. A, zaraz, zaraz, co w sklepie? Chyba parę części znalazłem? Może tu będzie tańszy ten. Nie, dalej 60 tysięcy. Czy mam coś, co mógłbym sprzedać? Nie, amunicja to jest zbyt cenna rzecz, więc nie wchodzi w rachubę. I też na nic nie chcę wydawać kasy. No dobra. Tam jeszcze coś jest jakby. O! To można sprzedać. To waży chyba z 10. Znaczy... Wiecie, waży. Finansowo waży. Ale to jeszcze oczywiście mnie nie ustawia. Jeszcze dwa, trzy takie i jesteśmy w domu. Jestem ciekaw, jaki będzie ten rig. Ten, który mam aktualnie 15% obrażeń, niweluje. Okej, okay, zestaw stazy. Nie obracaj się tyłem do wentylatora, nie? Słyszę cały czas, kurde, jakieś rozmowy.